Asia jest zachwycona rosnącą popularnością. Nie przejmuje się swoim chłopakiem, który uważa, że nie powinna wstawiać do internetu zdjęć w bieliźnie. Krytykował jak zawsze. Jeszcze powiedział, że jestem nienormalna, że wstawiam takie zdjęcia do internetu. Ale wiesz co, tym razem mam go gdzieś. I bardzo dobrze. Ja na twoim miejscu zrobiłabym kolejny raz taką samą fotę jak poprzednio. Powinnaś mu pokazać, że w ogóle się nie przejmujesz tym, co on do ciebie mówi. Myślisz? No jasne, że tak. Ale gdzie ją zrobimy? Tu? W szkole? No tak, chodźmy do toalety. Zwariowałaś? Tam jest pełno dziewczyn. Ale wiesz co, tak sobie myślałam, może sala biologiczna jest pusta? Dobra, chodźmy. Dobra, chodź. Okej. Okay. Zamkniesz drzwi. Okej, okay, jasne, już zamykam. Dobra, to co, ja robię zdjęcia, a ty ściągaj koszulę. Dobra. Myślisz, że zdjęcia całą? Jasne, że tak. Dobra. Uśmiechnij się. Super. O tak? Możesz się bardziej odwrócić. Co tu się dzieje? Asia. Asia, dlaczego ty jesteś rozebrana? Nie, nie wiesz. Pani profesor, my tylko robiłyśmy zdjęcia na Insta. Asia. Czy ty chcesz publikować w internecie swoje nagie zdjęcia? Nie no, proszę pani, nie nagie. Proszę zobaczyć, ja to w bieliźnie. Asia, proszę cię. No cóż, widzę, że muszę z tobą porozmawiać. Proszę cię, ubierz się i przyjdź do mnie do pokoju nauczycielskiego. Dobrze.